Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, lecimy do piramidy dzisiaj. Boże, jakiej piramidy? Do tego tajemniczego przejścia, bo pora już wyruszyć na ekspedycję. Myślę, że możemy ruszać. Sytuacja nie poprawi się od czekania. To jak idziemy? Owszem, zostawmy więc ten obuw i wyruszmy w nieznane. Kurde, dobra, nie? Idziemy za Magusem. Trochę się cykam, boję się, że sobie nie poradzimy. Ale powinnam przestać tak gadać. I w ogóle to... Magus, czy ty poczekasz na mnie? Tak. Dobrze, bo powiedzieliście, żebym piła te miksturki, żeby to ogarnąć, plus ja sobie zapomniałam oczywiście, żeby dodać sobie 2 punkty do zręczności aktualnie. Co to za książka w ogóle? Aha, bo myśmy znaleźli te rzeczy, nie? W naszej wiosce panuje zaraza, a ci głupcy wciąż wierzą w jakąś klątwę. Są tak zapatrzeni w swoje przekonania, że zaczęli składać ofiary do Innosa, licząc, że w czymś to pomoże. Wioska jest stracona, nie pozostaje nam nic innego jak ucieczka. Osiedlimy się gdzieś indziej i zaczniemy od nowa, jeśli zaraza nas prędzej nie dobije. Doszedłem do wniosku, że nie czuję do nich nic poza pogardą. I mamy jeszcze jedną rzecz. Chyba. Wydaje mi się, że znaleźliśmy więcej rzeczy. Nie podświetla mi tego. Ja bym sobie dała, kurde, rękę pokroić, że mamy coś jeszcze. Ale niestety nie widzę. Mamy też jakieś mieszki. Wiecie co, zanim ruszymy w drogę, to ja sobie to jeszcze ogarnę. Czy te 2 punkty zręczności nam się bardzo przydadzą? W teorii wpłyną na obrażenia z łuku. Więc moglibyśmy jeszcze sobie dać 2 punkty. Bo te 2 punkty, to wiecie, to są te, które ja przez przypadek wykorzystałam. Tylko ja niestety nie pamiętam, jak się edytuje statystyki. Chociaż wiecie co, dajcie mi chwilę. Okej, moi drodzy, już jestem. Edytowałam sobie te statystyki, tak jak wam mówiłam. 81 zręczności to jest fajna liczba. Nie mam już niestety żadnej lepszej broni, więc ten łuk nam musi wystarczyć, ale jednak wpłynie to zapewne na jakość naszych obrażeń. I mam nadzieję, że jesteśmy dobrze przygotowani, że lepiej się nie da. Bo no, może być ciężko inaczej, nie? Widzę, że Magus sobie obrał taką drogę. Bardzo przez bagno, że aż się topimy. Dobra, ale jesteśmy już w sumie przy tym wejściu do świątyni, nie? Dobra, bo się zbliżamy. Ja sobie zrobię stały zapis w tym miejscu, żeby nie było przypału, że nagle się okaże, że jednak przeciwnicy sprawiają większy problem, niż bym chciała, nie? A ty co ty robisz? Jogging dookoła? Chłopie. Ale sobie wybrał ścieżkę. Magiczną normalnie. To tutaj spędziliśmy noc. Wejście musi być nieopodal. Wygląda dość dziwnie. Okrągłe i dosyć głębokie. Na pewno jesteśmy w dobrym miejscu. Oczywiście, przynajmniej na to wskazują wrota. Mamy zejść na dół? Naprawdę? Nasi ludzie jakoś tam zeszli, może nie utopili się wszyscy naraz? W naszym wypadku wystarczyłaby jedna osoba. Co masz na myśli? Osoba, która się tego podejmie, zostanie otoczona zaklęciem, które pozwoli nam się do niej przenieść. Dobra, dobra, tylko kto z nas jest wystarczająco szalony, aby tam zanurkować? Może Adrian? Nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. Jeśli energia magiczna w ciele jest zbyt potężna, może dojść do niepożądanych skutków. Każdy ma odrębny stopień absorpcji. Jeśli miałby przez to stracić orientację i utonąć, równie dobrze możemy wrócić do punktu wyjścia. To naprawdę poruszające, jak bardzo się o mnie martwisz.
Zrobię to. Poszło szybciej niż myślałem. W takim razie do dzieła. A, bo to się otworzyło, tak? Okej. Dobra, to teraz zrobimy zapis taki naprawdę stały. Ja się napiję kawy w międzyczasie. Cholera jasna, naprawdę mam zanurkować tu? U kurdele, dobra. Świątynia orków. Coś czuję, że będziemy mieli do czynienia z nieumarłymi... Co to był kurwa za dźwięk? Dobra, bo chyba mamy efekt wody i wypadałoby chyba wczytać grę. Dalej mamy efekt wody. Trochę jest przez to dziwnie, no nie powinno tak być, szczególnie, że na miniaturce tak nie ma. Nie wiem, czy nie będę musiała zresetować gry. Dlaczego tu ktoś drze mordę, nie? Zróbmy F10 i F12. Okej, nie wiem o co chodzi. Ale efektu wody nie powinniśmy tu mieć w ogóle, nie? Wiecie co? Ja chyba zrobię restarcik szybki gierki i spotkamy się za chwilę. Okej, moi drodzy, jestem. Jak widzicie, efekt wody zniknął, także to na pewno na plusik. Tu jest jakaś skrzyneczka eliksirki na początek. Zobaczmy. Tutaj niestety nic nie ma, ale możemy chyba zagadać, co? A, witajcie, miło znowu was widzieć, czyż nie? Bałem się, że wszyscy będziemy musieli tu skakać. O chłopie, nadal mam wrażenie, że się duszę, jakby w ogóle znosicie te teleportacje, że one przewróciły się do góry nogami. Idzie się przyzwyczaić. Jest tu niezły syf. W rzeczy samej, cóż, przydałaby się jakiś dekorator wnętrz, a z pewnością jakieś tabliczki informacyjne na ścianach. Na twoim miejscu bym się ich nie doszukiwał, to nie miejsce przeznaczone dla ciebie. Ostatni, którzy tu byli, w ogóle stąd nie wyszli. Znaleźliście jakieś poszlaki? No cóż, te dwa korytarze prowadzą w całkiem inne miejsce. Ten przy orkowym posągu jest lepiej oświetlony, więc to właśnie nim podążymy. Racja, zaczekajcie chwilę, jak tam sobie... Jak tak myślę, to przecież szukamy książki, no nie? Jakie są szanse, że nie znajduje się ona w części świątyni, która nie jest już dostępna? Żadne. Świetnie, właśnie to chciałam usłyszeć. Posłuchajcie, no, wiem, że wam się tu nie podoba, ale nie chcę tu zapuszczać korzeni ani zostawać na noc. Mamy zabrać księgę, znaleźć naszych ludzi i się stąd wynosić. Ruszajmy. Święte słowa, w takim razie ty przodem. Czemu znowu ja? Cóż, wydajesz się w tym doświadczony. W drogę. Okej, dobra. Zaczekaj, co znowu? Chcesz iść przodem? No nie, to nie miejsce dla magów. Ledwo tu weszliśmy, a już chcesz zawracać, naprawdę? Gdybyś mi nie przerywał, wyszlibyśmy stąd już 3 razy. Potrzebuję broni. 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 Broni białej? Broni białej. Chcesz nią polować na chrząszcze? Nie wydajesz się obeznany w tych sprawach. Masz z tym jakiś problem? Jeden potrafi, drugi nie. Ja potrafię, a ty nie. Do czego zmierzasz? Niczego, po prostu dziwię się, że wy, potężni magowie, kulicie ogon i wolicie polegać na zwykłej broni. W innych okolicznościach z pewnością byś tak nie pyskował, mój drogi. Nieważne, ruszajmy dalej. Okej, mogę mu oddać jakąś broń. Dajmy mu jakąś jednoręczną, żeby miał dobrze. Nie wiem, kiepski? Dobra, oddałam mu jakąś broń, no mam nadzieję, że mu to pomoże. Ja mam tylko pytanie... Aha, dobra, to się samo otworzy. Dlaczego tu są non-stop jakieś krzyki w tej kopalni? Kopalni, świątyni. Dobra, tutaj też się otworzy, jak podejdę? Nie, to trzeba jakoś otworzyć, dobra. O kurde, trzeba będzie pochodnie odpalać, bo jest ciemnica, jak w tyłku. I nie odpaliłam sobie z powrotem...
czasu nagrywania. Dobra, pochodnia, pochodnia. Zobaczmy, co my tu mamy. Wygląda na ślepy zaułek. Rozejrzyj się i znajdź jakieś rozwiązanie. My tu zaczekamy. No nie, naprawdę, pogięło was, ale ja was potrzebuję, ziomale. Na bank. Tam są szkielety. I ta gra sobie jaja robi ze mnie. Dobra, to wiecie co? Idziemy najpierw w tę stronę, bo tu są przeciwnicy. Oni mi powinni z nimi pomóc. Czy oni właśnie nie powiedzieli, że nie chcą używać magii, a nagle ktoś tam używa? Znaczy, wydaje mi się, że to Magus akurat użył magii. Kurde, chłopy, mogę sobie to zebrać. Chyba nie, chyba mi nie dacie. Zmniejszenie potwora. Rozumiem, że się to przyda. Kurde, no... O, zebrałam. No nie, to się zbagowali. Trzeba by ich, wiecie, klepnąć, nie? No, od razu się ogarnęli. Tu są chrząszcze, one chyba mi chcą coś powiedzieć, co? Czy ja mam przemianę w chrząszcze? Dobre pytanie. Nawet jeśli mam, to gdzie tu jest jakaś dziura? Ja tu nic nie widzę. Kurde, będziemy w tej Boże, trzeba by kopalni. W tej świątyni chyba naprawdę dużo czasu. Zobaczmy. No te chrząszczyki na bank coś chcą nam powiedzieć. A może coś tutaj było? Kurde, no nie uwierzę w to, że te chrząszcze są tutaj tak... Tak, bo są. O, to jest w ogóle przełącznik. Coś chyba tym, żeśmy otworzyli, jest tylko jeden. Kurde, no przy tu nie ma żadnej dziury. Tu nic nie kliknę, tu się nigdzie nie da wejść. O, otworzyliśmy sobie to. To idziemy z nimi. O kurde, szkieletonga mamy normalnie. Dobra. Czekajcie, czekajcie, moja pochodnia. Mam nadzieję, że wy nie możecie zginąć, bo jakbyście zginęli, to by mi było bardzo przykro. Dobra, na szczęście. Adrian, nie rób cyrku, bo się pogniewamy. Okej, tu się... Co to jest? Nie mam pojęcia. Dobra, ale bardzo się cieszę, że poszliśmy najpierw tutaj. Orkowy miecz wojenny. I grobowiec. Przemiana w chrząszcza razy dwa. No tym bardziej nie uwierzę, że czegoś tu nie ma, nie? Wygląda na ślepy zaułek. Rozejrzyj się i znajdź jakieś rozwiązanie. My tu zaczekamy. Tu to znaczy gdzie? A, idą tam. No dobra. W porządku. Flint, proszę cię. Dobra, no jak nie ma innej rady... Niestety, ale czasami trzeba odbagowywać te postaci. Co? Co wy robicie? Ja mam tutaj sama łazić? Przecież tutaj nic w ogóle nie widzę. Tam jest szkielet mag. Oni się gdzieś poszli cofnąć, chuj wie gdzie. Gdzie ty idziesz? Mogę cię wziąć ze sobą? Proszę cię. Ja muszę iść zobaczyć, dokąd oni poszli. Serio? Poszliście tutaj? Ja mam tam sama wchodzić?
Pogrzało was chyba, chłopaki. Dobra, przynajmniej mi tutaj wybili tych przeciwników. Pytanie, jak tam przejść, bo tutaj. Chociaż w sumie ja mam akrobatykę, więc chyba nie powinniśmy mieć problemu z przeskoczeniem. Chyba, że będę skakać jak leszcz. Nie, muszę nie mieć pochodni, nie? Mam zwój światła, bo my nic nie będziemy tutaj widzieć za chwilę. Mamy czwóreczka. Ja nie mam akrobatyki. Poważnie. Szkieleta. Z łuku. Maybe. Niedobrze. Kurde, no. Dobra, będziemy to robić w ten sposób. Ale jaja. Może dam radę, nie? Nic nie widzę. Zabił mnie. Ajajaj, będziemy mieli naprawdę ciężko. Ojejku, widzę, że jeszcze też ktoś do mnie dzwonił przed chwilą. Ja pierdzielę, mogą mi dać ludzie trochę z świętego spokoju. Aha, nie podłączyłam sobie tego światła, dobra. Musimy obmyślić jakiś logiczny plan. Może jakieś fajne czary byśmy znaleźli sobie. Obrażenia maksymalne. Nie mam aż tyle many. Ognisty pocisk. Ognista burza. Znaczy wiecie, na szkieleta to mi nie da za dużo, ale na tamtego. Okej, oberwali nawet. Nie, no tam coś będzie przecież armię przyzywał. Okej, też zleciał se na dół. On sobie przyzwał tylko jednego szkieleta? A dlaczego? No bez jaj, mogę go... Nie, nie wiem. Aha, ja miałam tylko jedną burzę ognistą, nie? Może gejzerem go potraktujemy? No dostał, ale co mi to daje? Może jakąś lodową? Dobra, już niech będzie w ten sposób. Lód to nie działa. Dobra, jeszcze raz F12. Kurde, powiem wam, że nie wiem, co mamy zrobić za bardzo, bo ja słabiej tak nie radzę. Zaraz fajnie widzę ze szkieletami. Oni mnie to zostawili, a ja bym tutaj bardzo chciała wejść. Gdzie mam pochodnie? Musimy obmyśleć jakiś plan. Zmniejszenie potwora to mi nic tutaj nie da. Przemiana w zębacza, w chrząszcza, zmniejszenie, sen, sprint, przyzwanie. Bryła lodu też nie za dużo. Musielibyśmy mieć falę lodu. Chyba, że w tego szkieleta tym. Niestety, ale tamten mnie zamroził. I będzie mnie próbował dobijać z magii.
Niestety, ale mu się to uda. Jestem w stanie wyjść z tego. Nie ma opcji. Kurde, naprawdę, no, to musi być takie trudne. Ja sobie nie daruję tego miejsca. Tutaj na bank coś jest. Trzeba by było zmusić tego szkieleta, żeby on zszedł do mnie na dół. Bo ja muszę najpierw wyklepać... Kurde, jakbym mogła w ogóle dojść do niego, to by było naprawdę miło. Ja powinnam tutaj czary pokupować przed wejściem tutaj, a nie... liczyć na cud. Co ja mam teraz zrobić z tym? A ciekawi mnie, co tam w ogóle jest. No właśnie. Tylko nawet nie mamy jak tego ogarnąć. Znaczy w sumie moglibyśmy się jakoś postarać. 4 i 5 zrobić. Wiecie, skupić się na tym... Co ja... Co mi się stało? Dlaczego ja zemdlałam nagle? Czego mi się ręka pali? O co chodzi? Teraz piątkę od razu. Dobra, maga żeśmy załatwili. Nie, szkieleta. Fuck. Okej, on sobie spadł na dół. Sorry, że jest tak ciemno. Zróbmy sobie zapis tu. No nie, nie przyzywaj sobie, kurda, no jaki debil. Jak to działa? Dlaczego? Gdzie ja się wczytałam? Nie chciałam się tu wczytać. Fuck my life. Jestem w stanie z łuku? Jestem w stanie. Dobra, sorry, że nic nie widzicie. Dobra, to ma sens, ale ja muszę mieć pochodnie. Przyspieszymy czas, żeby mnie odmroziło. Nic nie widzę. Ej, no jak mnie zamrozi raz, to jest baguette game. Czajcie to? Kuźwa, naprawdę, żeby nic nie widzieć. Gdzie te pochodnie? Dlaczego one zawsze raz są na górze? Zrzucimy sobie tam pochodnie. Aha, ona się nie pali tak jakby. Dobra, spróbujemy go wystrzelać tam na dole. Niestety ja nie widzę, kiedy on tam będzie kastował to. Ale mam nadzieję, że się uda coś z nim zrobić w ten sposób. Jesteśmy już na naprawdę dobrym etapie. Ja go mogę trafiać, on za bardzo mnie nie chce. Dobrze jest mieć taką celność jednak. Dawaj jeszcze raz. Dobra, mamy to. Okej, trochę się tutaj namęczyłam w tym miejscu. Jeszcze nic z niego niestety nie ma. Błagam, żeby tutaj coś było. Błagam, żeby coś tu było, a nie, że przyszłam tutaj na przykład na marne. Wtedy się naprawdę wścieknę.
Tu jest jakiś grobowiec. No jeszcze lepiej. Wydaje mi się, że mnie to zabije. O cholera jasna. No bez jajec. Jeszcze mi orka brakowało. Ała, jak mi zapierdzielił. Pogięło. Spadam stąd? Ajajaj. Nic nie widzę, nic nie widzę. Kurwa mać, nic nie widzę. No, nic nie widzę. Chryste, panie. Dlaczego tu musi być tak ciemno? Dlaczego? Trzeba go teraz zaś wyminąć z łuku. Przecież ja się nie będę z nim tutaj bawić. Mówiłam, że ta gra się robi wymagająca. Kurde, tyle pochodni marnować. No, spróbujemy z drugiej strony. Spadam. Właśnie tu na górę. Dobra, w sumie niech mnie goni. Tylko wyprowadzimy tam do chłopaków. Dobra, chyba mnie zostawił w spokoju. Co mi nie do końca pasuje, bo chętnie go właśnie tam do nich przyprowadzę. Aj! Panowie, zróbcie coś, błagam was. Idziesz tu do mnie? Chodź tu. No chodź, chodź. Panowie. Dziękuję bardzo. Dobra. Okej, i tutaj mamy teraz ten zaułek, gdzie żeśmy już byli. Interesujące, chrząszcze przyciskają się pod posągiem. Dobra, czyli tam musimy się udać. A pytanie, czy tu się da coś zrobić? Tutaj wiemy, że jest wielka, jebitna dziura. Niestety żadnego przycisku tutaj nie mamy. Szkieleta, jestem w stanie? Jestem w stanie. To sobie ich wystrzelamy przez kratę. Żebyśmy nie mieli potem jakichś problemów. Dobra. Okej, okay, mamy tutaj chłopów. No co nam zostaje? Zostaje nam tylko się wymanić. Co ja zebrałam? Skórzany mieszek, ciężki, 10 roperii. Znaczy słabo ciężki. Dobra. Bonus zdrowia. Nie wiem, kto mi to dał, ale się na pewno mi to przyda. Ognisty gulasz też jemy. Zupa z żuwaczek. Już też się przecież siły uczyć nie będę. Gulasz, szaszłyk, dobra. Coś na manę mi jest potrzebne. Kurde, tutaj są takie dźwięki głupie. O, gra mi sypnęła deszczem ognia. Gdzie jest przemiana wrząszcza? Tu jest, mam ich aż 4. Pod piątką mamy przemianę. Dobra. Kurde, te dźwięki są przerażające. Eliksir many dostałam. Tu jest grobowiec. A, to taki eliksir. Jezu, jakie tu są dźwięki, nie? Na razie tego grobowca nie będę otwierać, bo coś mi się wydaje, że mogę przywołać jakieś szkielety. Jesteśmy po drugiej stronie.
I tu mamy przełącznik. Aha, uwaga na tą dziurę, nie? Udało ci się otworzyć bramę, możemy ruszać dalej. Tak, możemy, tylko błagam, nie wskoczcie tutaj do tej dziury, chyba że ona się dezaktywowała. To ja was teraz zabiorę tutaj. Tak czułam, że będzie ork. Mamy kolejny poziom. Nawet nie wiem, co zebrałam z tego sarkofagu, nie? Idzie cała ekipa za mną i idzie. To superowo. Zapis i lecimy dalej. Zaczekaj, droga wydaje się rozdzielać. Proponuję, żeby Flint poszedł wraz ze mną i kontynuował poszukiwania książki. Pójdziemy na wprost. Cortez Jadryn pomoże ci rozwiązać tutejsze zagadki. Dobrze, rozejrzę się po okolicy. Okej, okay, czyli wy sobie stąd idziecie, rozumiem. Mamy sprint. Mamy Morgensterna, spoko. Oni idą prosto, no to my musimy trochę może pokombinować. Tu na górze, nie? To są jacyś przeciwnicy na górze. A, gobliny. Na luzie. Szkielet goblin to jest, wiecie. To jest obiad, że tak powiem. Piknie. Mam nadzieję, że dalej są nieśmiertelni moi panowie tutaj. Moja pomoc, że tak powiem. Dobra, F10. Tam jest, widzę, kupa szkieletów po drugiej stronie, a tu jest jakaś kolumna. Coś kliknęło. Po drugiej stronie też jest taka. Też coś kliknęło nam. Zobaczmy tutaj, bo tutaj jest taka czarna plama. Moje pochodnie są pochodnie. Dobra, tu nic nie ma. Ale nie rozejrzeliśmy się w sumie jeszcze na dole. No właśnie, tu też jest kolumna. Coś klikło. I tutaj też jest kolumna. I też nam coś klikło. Tu jest chrząszczyk, siemano. Tu jest pierścień zręczności i czarna perła. Może się nam to przydać. Pierścień zręczności chętnie sobie zobaczę. Plus 5, bardzo ładny pierścień. Ale na razie zostanę przy moich. Na dół nie schodzimy na razie. No, a tu jest jebitna dziura. Panowie, bo ja bym bardzo chciała tam wejść, tylko się boję, że mi się zgubicie, jak ja tam tylko pójdę. Obiecajcie mi, że tutaj będziecie, błagam was. Tu jest grobowiec. Czyli będziemy mieli jakiegoś orka, podejrzewam. Tam chyba jest albo szczaw, albo smoczy korzeń. Smoczy korzeń. No i teraz, kurde, wypadałoby chyba deszcz ognia przyszykować, bo nie znam innego czaru, który by mi tutaj pomógł. Zdecydowanie, zdecydowanie! Przeżyłam to. Dwóch orków, to już jest troszeczkę mała przesada.
Czwóreczka. Dobra, nie mam many znowu. Mam nadzieję, że oni tam są po drugiej stronie, bo jak nie, to będzie mi jeszcze gorzej. Serafis. W sumie może być Serafis nawet. Przemiana w chrząszcza. Dobra, są moje ziomy. Adrian, chodź tu. Nie biegaj jak głupi, błagam cię. Okej, dobra. Są na szczęście ze mną. Czy ja coś tam ciekawego zebrałam? Celadon. Należy z tym uważać. Okej, także zobaczmy, co to robi. Daje mi fajne bonusy. Ej, no zajebiście. Umiem już akrobatykę. Jo, to byśmy tam weszli bez problemu w tamto miejsce teraz. No ale nie potrzebuję już tego, więc. Więc nie. No to co, to idziemy chyba na górę, nie? Tam mieliśmy jeszcze szkielety. Mam nadzieję, że nie umrę tu. Dużo tutaj shitu. Niedobrze. Weźcie tego szkieleta, załatwcie, a nie. Dobra, dzięki. Dzięki wam bardzo. Byłoby mega ciężko, gdyby nie wy. Kurde, tu też są jakieś orkowe posągi. Ajajaj, tu jest jeszcze gorzej. Dobra, wezmę go w szranki. No, jest tutaj trochę zagadek, tak jak była mowa. To jest takie, bo ja wiem, trochę jak cmentarzysko orków. Dobra, musimy teraz uważać. Niestety, ale. Ten będzie chciał się zająć mną. Dobra. Bardzo ładnie mi panowie pomagają. Superowo. Tu są jakieś kolejne przejścia, jest ich dużo więcej w ogóle. Podejdźmy sobie tu może najpierw. Tu jest jakaś krata, jakieś przejście. Coś klikło. Słyszycie to? Tutaj coś mamy też na pewno. Okej, są gobliny i jest ten jeden ziomuś. Oczywiście ten będzie mnie atakował. Dobra, nie, napatoczył się na chłopaków. Dzięki Bogu. Wiecie, co mnie trochę boli, że w tych korytarzach nic nie ma. Kurde, jak gdzieś włażę. W jakieś czeluści z nimi. Sejwik się przyda. Dobra. Niedobrze, bo teraz wszyscy się rzucili na mnie. Trzeba będzie się przytulić do ściany i liczyć, że przeżyjemy. Błagam. Dobra, damy radę.
Okej, jak tam Cortez? Cortez się zziął, musiem jest. Adrian musi pić, a Cortez nie musi. Dobra, teraz żeby się nie pomylić, w którą stronę byliśmy, w którą nie. Tu jest ślepy zaułek. Eliksir many i tak dalej. Zobaczmy, czy nic nam nie wpadło. Nie, dobra. O proszę, kogo my tu mamy? Zrobiliśmy kółeczko. Dobra, to na razie stąd wypadam. Wracamy się na razie, bo widziałam Flinta. A no tak, jeszcze tam po drugiej stronie. Coś kurna jest. Tylko tam mamy dwóch nieumarłych orków. Dobra, oni sobie chyba z nimi poradzą. O kurde. Cortez, pomóż mi, błagam cię. Perfekcyjnie. Dobra, widzę, że bez problemu też żeście stamtąd wyszli. Okej, bo tu się widzę, że swobodnie da wejść. Kolejny ork. Dobra, oni go załatwią oczywiście. Warto tutaj z nimi chodzić, korzystać z ich pomocy. Coś mi wpadło fajnego, stałego. Nie, zwykłe mikstury tylko. W sumie ja bym się wyleczyła, ale nawet nie muszę. Bo oni odwalają robotę w sumie za mnie. Dobra, to idziemy jeszcze w drugą stronę. Znaczy, w sumie tutaj jest więcej przejść. Idziecie, idziecie, dobra. Jesteśmy tutaj, no nie? Tam coś jest jeszcze. Tędy żeśmy przyszli, tak jest. Dobra, no to idziemy chyba tutaj teraz. Robimy zapis i lecimy. O kurdele, spadło mi na łeb coś. Ja pierdykam. Kurde, maga mamy. Odwrót. Perfekcyjnie. No, z tamtym to się trzeba będzie trochę pomęczyć. Ty się nie rób się tak. Pięknie. Kurde, a Adrian? Oj, zabiłam chrząszczyka przez przypadek. Dobra, jest Adrian. To teraz wiemy, że coś nam też może spadać na łeb. I wypadałoby z tym uważać. Kurwa, sama w to wlazłam. Poważnie. Jakoś im to na głowę nie spada, tylko mnie. Dobra, bo tu jest jeszcze jakieś przejście, nie? Idziecie za mną? Idziecie, dobra. Tu się już ciemno trochę zrobiło, więc weźmiemy pochodnie. Muszę powiedzieć, że całkiem nam sprawnie idzie ta świątynia. Ale na pewno jej nie zrobimy całej dzisiaj. Dobra. Radzą sobie ładnie. Są przełączniki. Teraz pytanie, czy robimy obojętnie jaką tą? Tak, obojętnie. Coś czuję, że coś mi tu może na głowę spaść. Albo może być dziura.
O kurde. Dobra. Okej, żyjemy. Wydaje mi się, że tutaj są akurat już śmiertelni, jeżeli o to chodzi, bo Cortez się nieźle leczy. Ja pierdził. To miejsce jest ciekawe. Co ciekawe, nie ma tutaj za bardzo przeciwników. Kości orkowe. Tu jest ork. Głupie to było, że się rzuciłam na typa. Dobra. Głupie, nie głupie, no ale. Ale dobra. Okej, przyzwanie tego. Tutaj widzę, że mamy naprawdę ciekawe rzeczy. Warto tu było przyleść. Kolejny ork. Pięknie. Zaraz będziemy mieli kolejny poziom wbity, także spoko. Dobra, tam jest też kolejny sarkofag. To, co na środku, sobie zostawimy na koniec. Okej. O, tutaj nic nie wyleciało, co ciekawie. Ciężki młot wojenny, Morgenstern. Dobra, ja mam na szczęście wszystko pozakładane. Stałego nic nie mamy. Tu też są jakieś kości. No i co my tu mamy? Orkowy artefakt. I grobo. O kurdele, powaliło was? Demona mi tutaj będziecie dawać? No chyba opiekun świątyni. Pogięło już chyba solidnie. Jedna bestia mniej. Chłopaki, wyczajcie, co się tu stało? Rozdział drugi. Nic tu nie wskuramy. Powinienem sprawdzić, czy Magus i Flint zdołali coś znaleźć. Dobra. No to ładnie nam poszło z tą świątynią, powiem wam. Fuck my life, no oczywiście, że wlazłam w tę dziurę znowu. Jeszcze raz. Dobra, oni sobie poradzą. Dobra, panowie się tutaj wyleczą troszkę, chociaż widzę, że Cortez to chyba nie ma mikstur. Masz trzy. Pij od razu to, chłopie. Bajecznie, a my wracamy. Noż kurde, tutaj też była dziura. Były dwie, czy była jedna? Dobra, powoli. Nie wiem, czy oni idą za mną. Idą, dobra. To jest na zasadzie, jak ja wpadnę, to i oni wpadną. Aha, jeszcze by mi to spadło na głowę. Dobra. To my idziemy teraz tędy, tak jak żeśmy już szli. Bo dzięki temu wyjdziemy bokiem obok Flinta. Zróbmy jakiegoś save'a tutaj, żeby nie było.
przypiksu żadnego. Ok, i wyjdziemy tutaj obok Flinta. Tutaj jest akurat już bardzo ciemno. Także pochodnia będzie potrzebna. Aha, no to tak, oczywiście. Kurde, tam też widzę. Kupa przeciwników po drugiej stronie. Jeszcze zobaczymy, czy czegoś tutaj nie ominęłam, ale nie. Dobra. A, Cortez ma 0 HP, ale on nie zginie oczywiście, więc... Zróbmy tak. Pogadajmy z chłopakami. Co wy tu robicie? Nie mieliście szukać książki? Po drugiej stronie mostu wyczuwam ogromne połacie zła. Dowiedzieliśmy się też o losie oddziału. Leżą tuż przed nami. Co więcej, korytarze są zatrzaśnięte. Nie udało nam się do tej pory znaleźć żadnych przełączników ani nic w tym stylu. Znalazłem ten artefakt. Lewitował nad orkowym grobowcem. Pokaż mi go. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Widzisz tę inskrypcję? Jest sporządzona w orkowym dialekcie, ale nie znam jej przeznaczenia. Emituje od niego potężna magiczna aura. Dobra, tylko że mi się wydaje, że już chyba tutaj jest otwarte co i jak, nie? Nie wiem. Nie wie tego. Musimy się rozejrzeć, znaleźć przełącznik. Zablokowany korytarz, tak? Ale tutaj chyba most jest w całości. Tak. Dobra, no to chyba po drugiej stronie będą te rzeczy. Dlatego, moi drodzy, zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Niestety nie mogę się na przykład u Flinta uczyć teraz, kiedy on jest w mojej drużynie. To jest naprawdę głupie, że nie mogę. Dzięki wam serdeczne za oglądanie dzisiejszego odcinka. Myślę, że fabuła nieźle pognała do przodu. W kolejnym odcinku miejmy nadzieję, że uda nam się zdobyć księgę. A tymczasem mamy magiczny artefakt, więc też możemy mu się przyjrzeć. Okej, okay, możemy nim sobie tak ruszać. Orkowy artefakt. Wygląda na to, że nic się nie dzieje. Okej, okay, może jakiś ekspert mi w tym pomoże? Zobaczymy. Także, moi drodzy, to tyle ode mnie. Jeżeli wam się odcinek podobał, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zachęcam was do dołączenia do Discorda. Link macie w opisie pod filmem. No a ode mnie to już na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się i cześć!